Gdzie ja mam to postawić? Na razie. Denerwuję się. Tyle powiem. Chociaż to jest mój drugi finał. Nie wiem, co zrobić. Witamy Was na finale Lata w Teatrze Etno Challenge. Serdecznie witamy zaproszonych gości, nasze rodziny. A także wszystkich, którzy są ciekawi efektów naszych dwutygodniowych działań. Zanim zaczniemy, czy ktoś z zaproszonych gości chciał zabrać głos? Dzień dobry. W związku z tym, że niespodzianki przyniosłem, to pozwolę sobie zabrać głos, chociaż parę minut. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To jest trzeci finał, na którym jestem. Żeby nie być gołosłownym, to przypomnę, co było na pierwszym, co ja zapamiętałem z pierwszego finału. Taki był wielki pochód przez Lubiewo, potem zajęcia na boisku szkolnym i wasze występy na muszli koncertowej, tej małej muszli za budynkiem Straży Pożarnej. Teraz płynnie przejdę do drugiego finału. Było bardzo gorąco, nie tak jak dzisiaj. Dzieci się spociły tutaj strasznie, razem z nami rodzicami, dziadkami i gośćmi. A co ja zapamiętałem? Chyba najbardziej zapamiętałem tą instalację, w której pachniało rybą. Cudnie było. I dwie piosenki. Pierwsza piosenka i wykonanie dzieci i młodzieży na ukulele. Bardzo fajna była. A druga piosenka, orzeł ją prowadził. Orła dzisiaj chyba nie ma. Ale ona była o piraciątkach. Bardzo fajna piosenka to była, bo pamiętam, jak z Bartkiem i z Remikiem chodziliśmy po górach, jak już nie mogliśmy, miałem całą piosenkę nagraną. Jak włączyłem, to pędzili dalej przez góry. Także myślę, życzę Wam, żeby trzeci finał był co najmniej tak udany jak pierwszy i drugi. I żebyście się nie stresowali, wszystko poszło ok. Teraz tak, zapomniałem jeszcze, bo miałem tutaj na wejściu taką sytuację, że wiśnia mówił, że go nie porwałem, no to powiem mu, że go teraz porwę. Chodź tu, wiśnia. Jak wasz nauczyciel mówi, wiśnia. Mikołaj, taki mały prezencik. Ja wiem, że jutro macie też spotkanie, to podziel się z kumplami i kąpelami. Będzie słodkości życzę. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa. A teraz, drodzy goście, zapraszamy Was do zwiedzania Domu Kultury. Otrzymaliście kolorowe wstążeczki. Prosimy, żebyście utworzyli grupy zgodnie z kolorami otrzymanych wstążek. Podążajcie za przewodnikami, którzy mają taki sam kolor wstążek jak Wy. Zanim wyruszycie, wysłuchajcie naszego hejnału. Życzymy udanego zwiedzania. Wybrałam tą kartę, ponieważ
Myślę, że Lubiwo jest bardzo ciekawe i że jest dużo różnych zwierząt. Teraz powiem o Lubiewie, bo Lubiewo, można tak powiedzieć, że żyje w zgodzie z różnymi zwierzętami, bo na przykład nie... No, jak są psy i inne zwierzęta, no to dają im karmę i ludzie żyją w zgodzie i nie lasów nie niszczą. Miasto Lubiewo jest bardzo tajemnicze i bardzo mieście Lubiewa bardzo dużo par się zakochuje i są razem. Moja karta o Lubiewie opowiada o tym, że jak się chodzi nocą po Lubiewie, to ma się wrażenie, jakby lampy to były takie ręce i one jakby spadały na dół, a z taką prędkością, prawie prędkością światła i znowu wracały do góry. Lubiewo jest piękne, śliczne i pachnące. Jest to karta, która opisuje Lubiewo moim zdaniem, bo szedł sobie jakiś potworek, ludzik przez góry, lasy i doliny z kluczem i ja myślę, że on chciał odbudować Lubiewo albo zrobić to Lubiewo, żeby ludzie mogli mieszkać w nim i pracować. Ta karta pokazuje, że Lubiewo to jest wioska, w której zawsze coś się dzieje. Ta kolejna karta o Lubiewie, to ja mam taką, że od dziurki, od klucza i tam widać różne takie budynki, dlatego, że Lubiewo niby wszyscy znają, ale nieraz też można coś odkryć jeszcze nowego, że nie wszystko jest odkryte w Lubiewie. I zawsze tam, może wszystkich się nie zna w Lubiewie, ale zawsze można przecież poznać. Wybrałam tę kartę, ponieważ według mnie Lubiewo to jest taki jeden wielki labirynt. Lubiewo kojarzy mi się ze sceną, ponieważ przyjeżdżałem aktorzy i też na niej występują. Wybrałem tą kartę, ponieważ Lubiewo jest tak stare, że przypomina babcię. Dzień bawię się z psem, idę pływać tu nad jezioro w Lubiewie, a w nocy idę spać. Ta karta opowiada o Lubiewie, bo w Lubiewie jest wszystko, co trzeba. Trochę miasta, pola, góry i woda. W Domu Kultury w Lubiewie są ciekawe książki interesujące o świecie. A druga karta mówi, że można zajść daleko w Lubiewie i są nowe rzeczy. Lubiewo mi się kojarzy, że tu się bardzo dużo dzieje i że te rzeczy się nie powtarzają, tylko za każdym razem jest coś nowego po prostu i można dużo różnych rzeczy odkryć. Lubiewo mi się kojarzy z takim światem, który jest do odkrycia. Bo zawsze niby wiesz wszystko o Lubiewie, ale odkrywasz zawsze coś nowego. Dla mnie Lubiewo jest bardzo zagadkowe, takie trochę tajemnicze i jak na przykład by się chciało czegoś odkryć, to można w nim znaleźć przygodę. Mi się kojarzy z herbem Lubiewa. Wybrałam tą kartę, ponieważ Lubiewo jest skomplikowane i ma pełno dróg. Ta karta opisuje Lubiewo, które jest stare, ale niektórzy ludzie odnawiają te miasta. Ta karta mówi o Lubiewie, no bo mi się kojarzy z cyrkiem, bo w Lubiewie się zawsze coś dzieje, są jakieś zajęcia albo jakieś klauny. Wybrałam tą kartę, ponieważ ta karta opisuje Lubiewo, bo Lubiewo jest bogate w pola kukurydzy. Lubiewo to jest klucz do moich marzeń i Lubiewo jest bardzo bogate. Ta karta opowiada o Lubiewie, że jest tak bardzo rozbudowana. Wybrałam ten obrazek, ponieważ Lubiewo jest bardzo oszczędne w energię i światło. Karta opowiada o Lubiewie, że jest tu bardzo dużo zwierząt
roślin i dużo osiołów, różnych bardzo dużo zwierząt. Lubiewo jest tak więc z całym światem, że się z nim łączy. No, i w ogóle. Tutaj, że każdy ma swoje miejsce, że kąt ma, gdzie ma, ma miejsce swoje. Tutaj, że każdy jest na czas i tu wszystko się dzieje. Ja lubię różne ciekawe rzeczy, takie tajemnicze. No i takie właśnie. I lubię dużo podróże, takie fajne, ciekawe, tajemnicze. I też dobrze mi, gdy ktoś mi pomaga. Pierwsza karta mówi tak jakby o mnie, że ja jestem diabłem, a nieraz aniołkiem. Druga opisuje, że uwielbiam bardzo pływać, że uwielbiam ryby i różne zwierzęta morskie. Trzecia o mnie opisuje, że jestem ciekawa, a czwarta, że mam dużo w sobie tajemnic. Ja mam kartę, którą wybrałam, to jest to, że ja lubię podróżować po świecie. Obrazek opisuje, że lubię otwierać przed sobą cały świat, a drugi opisuje, że lubię rysować księżyc, gdy jest jakby zaćmiony. Ta karta mówi o tym, że uwielbiam wędkować, moja pasja to wędkowanie, że zrobiłem w swoim życiu dużo ryb i że zrobiłem bardzo dużo ryb. A następna karta opowiada o tym, że jakby uwielbiam robić coś na komputerze, grać, może coś tworzyć, jakąś muzykę. Ja lubię dużo spać, lubię pawie i lubię odkrywać skarby. Pierwszy obrazek pokazuje takie koło z środku z ziemią i ono o mnie mówi, że ja bardzo lubię podróżować i zwiedzać świat. Drugi obrazek pokazuje uciekającego ludzika przed walającymi się klockami. To tak jak człowiek ucieka przed strachem albo lękiem w prawdziwym życiu. Pierwszy obrazek. Ja mam coś takiego rano, że jak wstaję, to mam włosy jak jakieś drzewo. Ja mam dwie karty. Jedna to taka, że jestem aniołkiem, a nieraz jestem diabełkiem, ale jednak ktoś mnie tak trzyma, że jakby na smyczy. A druga karta to jest taka z takim duchem, który ma jedno oko i świeci się świeczka. I ja zawsze lubię takich braci tak straszyć, że zawsze chowają i zawsze przy zapalonym świetle wtedy śpią. Zawsze takich lubiłam straszyć przynajmniej. Ja wybrałam tą kartę, ponieważ moim marzeniem od małego jeszcze mieć konia. Ja lubię wchodzić w takie dziwne, zamknięte pomieszczenia. I mam pełno pomysłów różnych, takich dziwnych. Może powtórzyć jeszcze raz, bo nie wiem, czy... Ja lubię wchodzić w takie różne zamknięte pomieszczenia, takie ciekawe. Moje życie jest jak zegar tyka i trzeba wykorzystać każdą chwilę w moim życiu. Lubię podróżować, ponieważ poznaję nowe miejsca i zabytki. Karta o mnie jest taka, że jak ja coś robię, to robi też to inna osoba, ale to robi to samo. Jak na przykład ja rysuję, to ona też rysuje. Potem kolejna osoba też rysuje. Potem kolejna osoba też rysuje. Potem kolejna osoba też rysuje. I potem kolejna też rysuje. I potem zbiera się cały grom osób, które rysują. Lubię bardzo koty i lubię bardzo zwierzęta morskie. Lubię kotki, zwierzęta, lubię pływać.
Ta karta opowiada o mnie, bo mam dużą wyobraźnię i takie mam motyle w mózgu. Jestem tak zajęty pracą, jak zawiązany sznur. Pierwsza karta mówi o mnie, że kupuję ciuchy i leżą w szafie i nie wiem, po kilku miesiącach je wyciągam i są za małe. Ja lubię chodzić z tatą do lasu na zbierać poziomki, jagody i grzyby. A drugi obrazek to jest to, że lubię pływać i tak jakby łowić też ryby. Lubię bardzo takie, że zwierzęta mają duże stopy, a ludzie mają mniejsze. No i dla mnie to jest ten obrazek śmieszny, że ryba jest w kosmosie. Ta karta opisuje, że lubię odkrywać nowe smaki jedzenia, a druga karta opisuje, że lubię układać puzzle o naturze. Jakby te karty mówią o mojej kreatywności, to dwie. Ta karta opisuje mnie, ponieważ jestem mały i mam pełno pomysłów i mogę tymi pomysłami wybuchnąć. Ta karta opowiada, kim ja bym chciał zostać w przyszłości, czyli wojskowym. Żołnierz. No, ja bym chciał zostać w przyszłości żołnierzem. Ja wybrałam te karty, ponieważ lubię czytać książki niczym krokodyl jedząc książki. I wybrałam kartę drugą, która mnie opisuje, bo bardzo lubię jeść płatki z mlekiem. Pierwsza karta to jest scena, czyli że bardzo interesuję się teatrem i chodzę też do kółka teatralnego, do pani Izy. A druga to jest że o słodyczach, bo ja też bardzo lubię słodycze. Pierwsza karta. Ta karta pokazuje o mnie, że czasami mam takie wybuchy śmiechu. Te karty o mnie opowiadają, bo lubię poznawać kosmos. Na pierwszej karcie jest to, że jak malowałem sobie w domu, to mi się wylała farba. I wtedy narysowałam, jak się przewróciłam z górki rowerem i hamulce w rowerze się popsuły. A na drugiej kartce narysowałam rower z kluczem. Na pierwszej kartce narysowałem, jak się wywaliłem na rowerze. To nie było przyjemne uczucie, ale na drugiej kartce namalowałem, jak jeżdżę na nartach bezpiecznie, co mi sprawia przyjemność. Na pierwszym rysunku narysowałem moją trudną sytuację z życia, ale nie chcę o niej opowiadać. A na drugim rysunku mam, że tą sytuację by odczarowała pocieszający mnie tata. Nie wiem, chyba to pierwsze będzie lepsze, bo to tak pani mi nie mówiła, a ja mówiłem, więc to chyba pierwsze będzie lepsze. Jechałem quadem, już wsiadałem. I wtedy nie mogłem wejść do końca i mnie wtedy kuzynka złapała za rękę. I to był początek lata, jeszcze chyba 3 dni było nauki. I początek lata, kiedy złamałam w tamtym roku rękę. Było to jak tutaj była Weronika, tutaj moje 2 psy. No okej, okay. Bo na tym raz jechałem, wymyłem z górki,
z mamą, ale tu nie namalowałem mamy. I tu było to błoto i się przewróciłem. Na drugim namalowałem dywan, żeby dobrze przejść i tata na mnie czekał. Na tym rysunku jest jak walnęłam się w palec i miałam go stuczonego. I w drugiej części jest, że tego samego dnia wygrałam pierwszą nagrodę w konkursie, a naprawiłam tą sytuację, że nie stałoby się to, gdybym miała dobre buty. To na tym rysunku jest, że jadę na drodze polnej i jechałam z górki i po prostu za mocno przyspieszyłam i tak przez kierownicę zrobiłam jakby fikołka. I miałam pół twarzy zdarte i miałam w strupie. A pocieszała mnie wtedy siostra i w ogóle wszyscy mnie pocieszali. I mam wtedy akurat nie było, ale tata był, babcia, dziadek też był. I tata zrobił mi też tak, że zrobił mi takie zdjęcie, że miałam być uśmiechnięta i tata od razu to wysłał mamie. No ja tak średnio lubię, jak ktoś nagrywa to, co na przykład napisałem, czy coś. To musi być nagrywane? Tutaj mam sytuację, jak miałem w pierwszej klasie zbite kolano. I to wszystko. A na drugim narysowałem, jak mi koledzy pomagali wstać i mnie zaprowadzili do klasy. Tak. Na tym rysunku jest, jak jechałam do kolegi z bratem i przewróciłam się na rowerze i wtedy zdarłam sobie łokieć i kolano i bardzo mnie to bolało i potem narysowałam, że nacisnęłam hamulec, bo mogłam tak zrobić, a tego nie zrobiłam, dlatego że zapomniałam, że mam hamulec w rowerze. Na pierwszym rysunku się na rowerze wywróciłem, jak jechałem owijać baloty, a na drugim, jak dorysowałem domy, jak leżę, jak samochód przyjechał mi pomóc, a ludzie w domach się pytali, czy wezwać karetki i czy wszystko w porządku. Na pierwszym rysunku jest to, że nie lubię lekcji online i poprawiam to, że z Natalką się spotykamy i jest mi lepiej wtedy. Ja na rysunku narysowałam moją kłótnię z koleżanką i rozłąkę, że się nie widzieliśmy miesiąc i się pokłóciłyśmy, bo się przezywałyśmy, a tylko mogłyśmy to naprawić, żeby ze sobą pogadać, porozumieć się i zobaczyć. Ostatnio przyszła i po tym długim czasie się pogodziłyśmy. Zrozumiałyśmy, że nie warto się kłócić, bo długo się trzymamy, to nie powinniśmy się kłócić. Moja sytuacja była taka, że się pokłóciłam z bratem o taką zabawkę odstresowującą. A mama wtedy poprosiła moją ciocię, żeby jemu kupiła też popita i właśnie tak sytuacja była, a się naprawiła tym, że mama zamówiła dla niego i on dostał, a potem dostaliśmy ogromnego. Na rysunku narysowałam, że przewróciłam się na rowerze w lesie, a naprawiłam to w sposób taki, że po prostu mogłam zahamować albo nie wiem. Kiedyś jak byłem u babci, skakałem po drzewach i mi się gałąź biła w rękę. Gdzieś tu mam, nie wiem. Śmiałam bliznę, ale to nie była taka duża, jak tu jest trochę większa namalowałem. To była mniejsza i pomogło mi się. Poszłem do babci i się tak jakby rozśmieszyłem. Myślałem w głowie takie śmieszne rzeczy, że na przykład tam narysowałem, że wróżka mi jakaś przyleciała i plaster nakleiła. To mi trochę pomogło.
Ta sytuacja przedstawia mnie, jak pani od matematyki poprosiła mnie do odpowiedzi, a co by mi poprawiło, to żebym nie był do odpowiedzi, a po drugie na przykład kolega pomagający mi rozwiązać działanie. To ja tutaj narysowałam, jak musiałam oddać mojego małego pieska i mi było wtedy bardzo smutno. I naprawiłam to w taki sposób, że moja mama przyszła mnie przytulić. Na pierwszym rysunku, że jestem u kogoś, na przykład u cioci albo u babci i mój kuzyn czasami mi nie podaje i to mnie nie wkurza bardzo. No tak jest. A na drugi, że jak to dobrze zrobiłem, to jest, on mi podał i strzeliliśmy gola. Jechałem na rowerze, chciałam się zatrzymać, użyłem złego hamulca i spadłem głową i na żwir i no i było rano. Teraz mam mówić, jak to naprawiłem. Naprawiłem to tak, że dałem zamiast żwiru trampoliny. Na pierwszym rysunku było to, że wywróciłam się na rowerze, a na drugim było to, że ktoś jednak ze mną jechał i miałam ochraniacze. Na pierwszym obrazku było tak, narysowałam to, że jak moja najlepsza przyjaciółka odwróciła się do takiej, co takiej drugiej, co za nią nie przepadam i wtedy nie rozmawiała ze mną, praktycznie się do mnie nie odzywała po prostu. A poprawiłam to na to, że na folii narysowałam, jak ona przyszła do mnie i razem na przykład się bawiliśmy. Najpierw narysowałem kłótnię z kolegą, a potem jak się już pogodziliśmy. Dwa,
gwałtowny powrót wiatru otacza cię, wionącisz się w powietrze. Lecisz powoli nad lasem. Wylosowałam numerek 8. Tak, bliżej, żeby wszyscy widzieli. Dawno temu powstała wieś Lubiewo. A jak ona powstała, to się zaraz dowiecie. Więc tak, ziemia ta miała kształt serca, dzięki temu kształtowi ludzie zaczęli się osadzać. Dzięki temu wieś się rozbudowała. Ludzie budowali domy, kościół, szkołę oraz sklepy oraz straż. Pierwszym osadnikiem Lubiewa to był pan Zbysiu Kowalczyk. To on odkrył kształt serca. Był podróżnikiem z pasji, a oprócz tego tworzył mapy. Podczas jednej ze swoich podróży zauważył totemy, które wyznaczały granice Lubiewa. Naniósł je na papier i gdy połączył totemy, dowiedział się, że Lubiewo ma kształt serca. Pomyślał, że to dobry znak i wtedy powstało pierwsze dziecko Maria Kiszona. Jak była duża, koło domu miała wielki ogród, w którym uprawiała owoce i warzywa. Jako dorosła kobieta zaczęła eksperymentować z ogórkami. Zamknęła je w słoiku, zalała wodą, ale z tej wody powstał ocet. Jakoś. Nie wiadomo. Słoiki schowała do tajemnej skrytki pod kościołem, dochodzący spod... Niestety zapomniała o tych ogórkach. W dniu jej ślubu wszyscy zaczęli słyszeć dochodzący z podziemi hałas. Ogórki w słoikach zaczęły buzować i nagle wybuchły. A z tym wybuchem kościół uniósł się w powietrze i zmienił miejsce o kilka metrów. W prawo albo w lewo, dziś już tego nie pamiętamy. Po tym wydarzeniu Zbysiu Kowalczyk opowiedział Marii historię o totemach. O tym, jak rysowały granice miasta, a na miejscu kościoła stał totem wielkiego ogórka. Totem się zemścił, lecz bez ofiar. Wskrzesił się i wyrósł z ziemi, tak jakby rakieta z ziemi wystrzeliła. Poleciał w powietrze i spadł, tam gdzie stał chęć. Maria Kiszonek za wynalezienie ogórków kiszonych została nagrodzona wielkim 14-metrowym złotym kiszonym słoikiem. Dziś już nie pamiętamy tej historii. Od ucha do ucha tak poszło i dziś nie wiemy, czy to była prawda. Thank you.
Mógłbym prosić o ciszę? A teraz finał, czyli zaśpiewamy i zagramy nasz hymn, który wymyśliliśmy podczas tych warsztatów. Więc zapraszam wszystkich uczestników, jak i prowadzących, jak i panią Patrycję, panią Krysię, panią Izę, panią Nikę.